Yo, Tunero, witam was wszystkich w Tekenie 3. Oczywiście standardowo tryb Arcade Mode. Kolejna postać. Będzie to oczywiście postać dodatkowa, odblokowana, czyli Heihachi Mishima. Heihachi Mishima. Narodowość Japonia. Styl walki Mishima oparty na karate. Wiek 73 lata. Heihachi odzyskał finansowe imperium Mishima po pokonaniu swojego syna, Kazui. Planując dalszy rozwój finansowego imperium Mishima, Heihachi zorganizował Tekken Force, prywatną korporację, i wysłał ją na jałową ziemię, aby produkować żywność i karmić bezdomnych ludzi w celu pozyskania poparcia światowych przywódców. 15 lat później, podczas tajnych wykopalisk w środkowej Ameryce, Tekken Force wykopało niezwykle rzadkie znalezisko. Była to martwa tajemnicza istota. Heihachi dowiedział się, że znalezioną istotą może być legendarny bóg walki. Chciał wykonać swój życiowy cel – pojmać boga walki, dzięki czemu zapanuje nad światem. Pewnego dnia Heihachi został odwiedzony przez 15-letniego chłopca, który nazywał się Jin Kazama. Dowiedział się, że Jin jest jego wnukiem i słysząc, co stało się z jego matką Jun, Heihachi przekonał się, że bóg walki to powód zniknięcia najlepszych wojowników świata. Heihachi zaczął trenować Jina, aby wykorzystać go jako pułapkę do zwabienia boga walki. W 19 urodziny Jina Heihachi zadeklarował światu, że trzeci turniej Króla Żelaznej Pięści nadchodzi. W tym samym czasie zauważył, że Jin, świeża krew Mishima, zaczął pokazywać niebezpieczną siłę, którą posiadał Kazuya. Heihachi zdecydował się pozbyć Jina po tym, jak zwabi boga walki, aby uniknąć przeznaczeniu, jakie się kreśli na finansowym imperium Mishima. Także Heihachi wkracza do turnieju. Pozwolę sobie nim częściej grać po prawej stronie, ze względu na to, iż jest to Mishima. A jest mi wygodnie po prostu wykonywać kilka ruchów po prawej stronie. I teraz ktoś może sobie zadać pytanie: człowieku, co to robi za różnicę? No, jak ktoś troszeczkę pogra, no to robi to różnicę. A że jestem przyzwyczajony bardziej właśnie na tej prawej strony, no to sobie tak pozwolę. A oczywiście ruch firmowy Mishimów, Electric Wingard Fist. No i na koniec pokaz Wave Dashów. Tak jest. Mam nadzieję, że dobrze zaprezentuję tą postać. Mam nadzieję. Oczywiście Hell Sweep. Tak jest, też firmowy właśnie ruch Mishimów. Unblock. Nie, tutaj chowrą. Czujne. No ale co tu można powiedzieć o panu Heihachi Mishimie? No cóż, między innymi na przykład to, że został on zwycięzcą drugiego turnieju, gdzie właśnie pokonał swojego syna. I po tym, jak go pokonał, wrzucił go do krateru właśnie z lawą, wulkan w zasadzie. No i po czym właśnie przejął całe Mishima Zaibatsu. No i cóż, tak sobie właśnie władał korporacją, gdzie stwierdził, że aby dostać poparcie od wszelakich przywódców świata, gdyż Heihachiemu zależało, aby się dobrze pokazać, stworzył coś takiego jak Tekken Force. Taki oddział, który po prostu ma pomagać ludziom biednym, w potrzebie, głodującym itd., itd. No i wysłał ten właśnie oddział Tekken Force na pewne wykopaliska, gdzie
została odnaleziona pewna postać, a mianowicie właśnie Bóg Walki, czy też Toshin. No i Heihachi stwierdził, że właśnie dzięki temu Toshinowi, czy też właśnie Bogowi Walki, będzie właśnie mógł zapanować nad światem. Bardzo ambitny plan. No ale że Toshin okazał się silną bestią, no to nie miał wyjścia i po prostu stwierdził, że zorganizuje turniej walki, aby zwabić po prostu tego Boga Walki. O, pięknie tutaj wszedł. Reversal. Tak jest. Faktem to jest troszeczkę taka obusieczna broń, ze względu na to, że nam też to życie zabiera. Ale wygląda epicko. No i tak, jeszcze też trzeba oczywiście napomknąć o Jinie Kazama, który skończył 15 lat, właśnie odwiedził Heihachiego z prośbą właśnie, żeby Heihachi trenował młodego Jina. No i Heihachi zobaczył u młodego Kazamy ambicje, chęć zemsty właśnie na Bogu Walki za zaginięcie, pokonanie własnej matki, więc go trenował i po pewnym czasie stwierdził, że po prostu no już więcej go chyba nie nauczy. W międzyczasie też podczas treningu po prostu Heihachi zauważył, że z Jinem jest coś nie tak, w sensie, że jest w nim jakaś moc, siła, która wygląda dość podobnie jak u Kazui. Więc to był dla niego taki... Jambloczek, tak jest. Musiał przerwać. Więc postanowił, po prostu dla niego to było takim troszeczkę znakiem ostrzegawczym, tak? Że Jin może być też niebezpieczną postacią. Więc też troszeczkę go postanowił wykorzystać w pewnym sensie, tak? I właśnie w jego 19 urodziny zorganizował trzeci turniej Króla Żelaznej Pięści, aby zwabić jak najlepszych wszelakich mistrzów sztuk walki w każdej dziedzinie, aby właśnie zwabić Boga Walki, iż gdyż właśnie Bóg Walki, można powiedzieć, co tu się stanęło? O Jezus, no nieważne. Tak, Bóg Walki właśnie, można powiedzieć, że żywił się takimi ludźmi. Między innymi właśnie też został zamordowany pierwszy King. Jak ktoś nie wie, co jest z Kingiem, no to oczywiście odsyłam do filmu z Kingiem. No i też oczywiście właśnie przez tego właśnie Boga Walki zaginęła Jun Kazama, czyli matka Jina. Dobrze, troszeczkę to łopatologicznie wyjaśniłem. Trochę mi to zajęło. No ale mam nadzieję, że ktoś tam coś zrozumiał. Tutaj ładnie mnie zgarnął z ziemi. I jedziemy. FGF na start. Jakiś żagiel. Troszeczkę taki podrabiany ruch pola, czyli ten Dead Fist. Heihachi posiada coś podobnego. A to kies się napumpować musi. Ładnie kucnąłem ładnie. On mnie tutaj trafił. Oj. Ja chciałem go przeskoczyć, żeby właśnie przejść na tą drugą stronę. You win.
i takiego wała. Marshall Law teraz by był, dobrze. Round 1. Fight. Z trzecim nawet razem weszła ta piąstka. O, jeszcze mnie tutaj saltem zgarnął. Potężny jest ten cios, bo bardzo bolesny, tak jak u Paula. Wydaje mi się, że Paul ma to silniejsze. A wręcz aż jestem pewny. Ale mnie tutaj rzucił Menda. Nieładnie z jego strony. Cyk, od razu. FG. Jazda. Na poprawkę jeszcze kopniak. Chyba, że drugi nie wszedł. Teraz. Asiasz, napompować musiałem. No i idzie tym Heihachim. Ładnie, ładnie, ładnie. No jak widzicie, dziewiąty stage nie jest to Heihachi, tylko właśnie Jin. Jest to całkiem miło zrobione. Dobrze. O, jeszcze na drugiego kopa się naciąłem. O, w niektórych grach na przykład tak jest, tak? Takie no, pierdołowate troszeczkę błędy. No, ale są, tak? Że walczymy z tą samą postacią, nie? Albo coś, co mnie w ogóle rozbraja, to, że na przykład postacie w czwartej części to na pewno poruszę, że na przykład postacie rozmawiają ze sobą, tak? No i jedna postać mówi po angielsku, druga postać mówi po japońsku i one siebie nawzajem rozumieją, tak? To jest w ogóle... wow. No ale oczywiście można to przebić i powiedzieć takie handluj z tym i język niedźwiedzi, tak? Jak na przykład, nie wiem, Kuma rozmawia z jakimś bohaterem i ten bohater rozumie Kumę, tak? To jest piękne po prostu. Oczywiście też pokazałem te dwie dodatkowe pozy. No i jedziemy. Bóg walki, Ogre. Tutaj kara, synek. Nie ma takiego bicia. To jest karalny ruch, który wykonałeś teraz. Wow. Uspokój się. Oj, piksel życia. Czyżby była pierwsza porażka? EWGF. Jakiś juggle. Na spokojnie. Pięknie. O, ale wesz. Ale tu prądem potraktowany. Tak jest. Pięknie. Aż Heihachi musiał zadrwić z Ogra. No i jedziemy, prawdziwa forma jego. A tutaj ogniem chciał ziać. On jest dużą tą postacią. To może spróbuję jakiegoś unblocka tutaj wsadzić. Tak jest. Można? Proszę bardzo. Nie wiem jak uciec kompletnie, bo i tak bym go trafił nawet jakby leżał. Dobrze, także zapraszam oczywiście do filmu końcowego Heihachiego. No i tak, właśnie tu widać, że Heihachi to jakby zauważył po raz kolejny te moce właśnie Jina, które można powiedzieć, że też przeszły z Kazui właśnie na młodego Kazame. No i się go pozbyć chciał, zrzucając go właśnie z tego helikoptera. Dobrze, no ale też oczywiście, czy też taki koniec był Tekena? Kto wie, oczywiście dowiemy się tego grając w Tekena 4, który mam nadzieję, że pojawi się jak najszybciej. Dobrze, tak więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał materiał. Zapraszam też oczywiście do innych materiałów na tym kanale. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i yo!